europoseł Robert Biedroń w sobotę odwiedził Radom. Zakończenie i przyznanie nagród na 14. ogólnopolskich spotkaniach filmowych Kameralne Lato. Przyjmował łapówki od 2017 roku, teraz grozi mu do 10 lat więzienia. W sobotę Radom odwiedził Robert Biedroń, europoseł będący jednym z liderów Lewicy. Biedroń od kilku tygodni przebywa w trasie po Polsce, rozmawiając o wizji państwa w erze popandemicznej. Swoją wizytę rozpoczął od briefingu prasowego, czyli spotkania z mediami. W swoim przemówieniu lider Lewicy podjął się tematu prób nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Projekt, na czele którego stoi poseł Marek Suski, zdaniem wielu jest skierowany przeciwko telewizji TVN, która należy do amerykańskiego Discovery, czyli kraju spoza obszaru gospodarczego. To oczywiście jest wizja Jarosława Kaczyńskiego. Jarosława Kaczyńskiego, który nie lubi wolności mediów, nie lubi państwa, nie lubi dziennikarzy, bo dziennikarze patrzą im na ręce, bo dziennikarze cenzurują, co jest ich zresztą rolą. Zdaniem Biedronia projekt nowelizacji ustawy może ograniczyć pluralizm mediów w Polsce. Ma służyć to temu, żebyśmy oglądali de facto 3 stacje telewizyjne. Russia Today, TV PiS i na koniec Media Rydzyka. Zdaniem członków klubu Lewicy Prawo i Sprawiedliwość dąży do sytuacji, w której media będą podporządkowane partii rządzącej. Biedroń zapowiadał, że on sam oraz jego partyjni partnerzy będą zawsze stali na straży wolności mediów i wolności słowa. Były kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaproponował tak zwane rozwiązanie ponad podziałami, czyli wspólną debatę, której owocem byłyby działania prowadzące do uniezależnienia zarówno mediów publicznych, jak i tych prywatnych. Musimy doprowadzić także do zabrania politykom tych zabawek, którymi bawią się, a więc Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest ta rada, która musi być w pełni obywatelska. Drugim tematem poruszanym przez europosła Biedronia była kwestia stolicy nowego województwa mazowieckiego w Radomiu, obiecywana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. PiS oszukał Radom, że PiS znów nie dotrzymał słowa, że ludzie są zawiedzeni tutaj, dlatego że wiele obiecywano. Obiecywano województwo, obiecywano gruszki na wierzbie i niestety tak się nie stało. To jest rozczarowujące, to jest nie fair wobec mieszkańców. Biedroń na zorganizowanym w sobotę briefingu prasowym zaproponował pakt na rzecz średnich miast, który jego zdaniem miałby podnieść jakość życia mieszkańców w takich ośrodkach jak Radom. Dlaczego Radom nie miałby się stać stolicą Ministerstwa Obrony Narodowej? Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej, podobnie jak w wielu innych krajach, w Szwecji, w Czechach, w Niemczech, tutaj mogłoby funkcjonować. Państwo macie wielkie tradycje przemysłu zbrojeniowego. Państwo macie tutaj polskie koncerny, które tutaj działają w tej branży. Tutaj dobrze byłoby takiemu ministerstwu. Wraz z Biedroniem do Radomia przyjechała również Joanna Schering-Wielgus, posłanka Lewicy. Oboje po konferencji prasowej wzięli udział w europejskim pikniku, na którym dyskutowali ze wszystkimi zgromadzonymi o tym, jak powinna wyglądać Polska w popandemicznym świecie. W ubiegłą sobotę w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga odbyła się gala zamknięcia 14. ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato pod hasłem Jesteśmy, którą poprowadził prezenter Błażej Hrabkowicz. Przez tydzień można było uczestniczyć w wielu warsztatach oraz spotkaniach z artystami organizowanych w ramach festiwalu. Wyświetlone zostały filmy krótkometrażowe w kinie plenerowym, biorące udział w 2 konkursach, Hyde Park oraz w konkursie głównym. Na koniec zostały wręczone nagrody twórcom najlepszych filmów, a samą uroczystość zamknięcia uświetnił występ zespołu Stan Breckenridge Quartet. Alone, but ain't no sunshine when she's gone. Hey! Only doctors say every day, yeah. Istotą festiwalu były również działania edukacyjne, co nieraz zostało podkreślone w wypowiedziach organizatorów. Tak oto w wielkim skrócie wyglądał nasz tegoroczny program. Jak pewnie Państwo zauważyli, jego niezwykle ważną częścią były działania edukacyjne. Podkreślamy to na każdym, właściwie przy każdej okazji. Na gali zostały pokazane 2 wybrane ćwiczenia filmowe zrealizowane w ramach warsztatów Follow Me Youth Movement for Social Change. Pierwszy dotyczył cyberprzemocy, drugi stanowił reklamę społeczną. Nagrody w konkursie filmów odrzutowych Hyde Park, Grand Prix,
reżyser Maciej Sławuski za film Bitwus Warszawus 2.020. Jako przerywnik w ogłaszaniu nagród dwóch festiwalowych konkursów zostały przedstawione nominacje do nagrody Jana Machulskiego, jednak zwycięzcy zostaną ogłoszeni dopiero na warszawskim festiwalu Cinema Forum w listopadzie. Nagrody konkursu głównego. Nagroda jury akademickiego reżyser Kuba Januszewski za film Mój syn zamyka się w łazience. Nagroda publiczności reżyseria Joanna Szymańska za film Przestrach. Wyróżnienia honorowe reżyseria Dorota Migas-Mazur za film Rajsa. Nagrody specjalne za X, najlepszy film w kategorii społecznej, reżyseria Damian Kocur za film Dalej jest dzień. Nagroda główna Złoty Łucznik, reżyseria Dominika Łapka za film That You Never Had. Kochani, ostatni rok dla nas twórców, aktorów, widzów także, wielbicieli kina, teatru, sztuk wszelakich, artystycznych był niezwykle trudny i wyjątkowy. I mieliśmy szansę się przekonać, że bez was, bez widzów nie ma nas. Jestem pod wrażeniem obecności kobiet na tym festiwalu, obecności tematu kobiecego wśród filmów, które widzieliśmy, i to była rzecz, która bardzo mnie ucieszyła, że to tak wyraźnie zaistniało na tym festiwalu. Po odebraniu ostatniej i najważniejszej nagrody nastąpiło uroczyste, oficjalne zakończenie 14 ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato. Ogólnopolskie spotkania filmowe Kameralne Lato. Chyba w tym słowie spotkania zamyka się to, co najważniejsze w tej imprezie, bo to możliwość spotkań dla mieszkańców Radomia z dobrym kinem. Ja się bardzo cieszę, że Radom może być gospodarzem tego wydarzenia i jednocześnie na przyszły rok i na lata następne. Gwarantuję, że damy Państwu tyle przestrzeni do tych spotkań, ile tylko będziecie potrzebować, i że żadnych ograniczeń w naszym mieście nigdy nie będzie, jeśli chodzi o sztukę. Festiwal Kameralne Lato uważam oficjalnie za zamknięty. W poniedziałek w ramach DKF-u można było ponownie zobaczyć nagrodzone na festiwalu filmy. O zatrzymaniu 56-letniego Roberta R., pełniącego funkcję prezesa spółki miejskiej Rewitalizacja, informowaliśmy jako pierwsi w piątek. Mężczyzna najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. W toku prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Radomiu postępowania został zatrzymany 56-letni mężczyzna, któremu prokurator przedstawił łącznie 6 zarzutów. Dotyczyły one żądania i przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej dyrektora jednostki budżetowej w Radomiu. Funkcję prezesa rewitalizacji Robert R. sprawuje od 3 miesięcy, kiedy to zastąpił na tym stanowisku Włodzimierza Koneckiego. Poprzednio zatrzymany sprawował funkcję dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu. Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna żądał, a następnie przyjmował od męża jednej z pracownic korzyści majątkowe w postaci telefonów komórkowych w zamian za zatrudnienie kobiety w dziale prasowym w ramach umowy o zastępstwo na czas nieobecności innego pracownika, za awansowanie jej na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych, za przyznawanie jej nagród pracowniczych oraz sukcesywne podwyższanie wynagrodzenia. Z ustaleń wynika, że takie działania trwały od września 2017 roku do marca 2021 roku, kiedy to Robert R. został wybrany na stanowisko prezesa rewitalizacji. Jeśli chodzi o przyjętą wartość korzyści majątkowej, ona przekracza 12 tysięcy, natomiast oprócz tego były jeszcze żądania przekraczające 16 tysięcy. Za czyny przedstawione podejrzanemu w zarzutach grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. W sobotę w kościele garnizonowym w Radomiu doszło do pięknej uroczystości zaślubin Miss Ziemi Radomskiej z 2014 roku Klaudii Soku z Pawłem Pańkowskim, zawodowym modelem oraz trenerem personalnym. Para poznała się 8 lat temu w nadzwyczajnych okolicznościach. Paweł zobaczył Klaudię na billboardzie, a tego samego dnia spotkał ją w szkole. Początkowa sympatia przerodziła się w prawdziwą miłość, której kolejnym etapem była sobotnia uroczystość. Jak relacjonuje Radomskie Echo Dnia, Klaudia po finale konkursu Miss Ziemi Radomskiej z 2014 roku skupiła się na studiach pedagogicznych
publicznych, jednocześnie realizując się w swojej pasji tanecznej. Z kolei Paweł to ceniony w branży model, który występował w reklamach takich marek jak 4F czy Nowotel. Klaudia to córka Artura Sokoła, kierownika technicznego pierwszej drużyny Radomiaka oraz siostra Dominika Sokoła, napastnika radomskiej drużyny. Sobotnim zaślubinom towarzyszyły ogromne emocje. Na uroczystości pojawiła się niemal cała rodzina, przyjaciele i najbliżsi młodej pary. Sakramentalny tak zostało zwieńczone porcją gromkich braw. Redakcja telewizji Zebra TV składa młodej parze najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Radomska Broń w sobotę rozegrała pierwszy sparing w ramach przygotowań do rozgrywek trzeciej ligi. Radomianie na boisku w Kowali zmierzyli się z grającą w czwartej lidze Lublinianką. Do przerwy broniarze przegrywali 0-1, ale po zmianie stron zdecydowanie wrzucili wyższy bieg. W 55 minucie po golu Diaza z rzutu karnego Radomianie doprowadzili do wyrównania. Kilka minut później na 2-1 podwyższył Paweł Michalski. Ten sam zawodnik tuż przed końcem ustalił wynik na 3-1. Tradycyjnie powiem, no ten wynik nie był najważniejszy. Najważniejsze to było mieć podgląd na tych zawodników, którzy chcą być u nas, chcą grać w broni i przede wszystkim druga rzecz o to, żeby wszyscy byli zdrowi po tym sparingu, bo wiadomo, żeby się było bez kontuzji. Śmiało można powiedzieć, że oba te cele zostały osiągnięte. Nikt nie narzekał na problemy zdrowotne, a trener Kupiec wraz ze swoim sztabem miał okazję przyjrzeć się wielu młodym, utalentowanym graczom, którzy są poszukiwani w kontekście gry w pierwszym zespole trzecioligowca. Zgodnie z wymogami podczas meczu na tym poziomie na boisku musi przebywać co najmniej dwóch graczy ze statusem młodzieżowca. Broń takich dwóch zawodników straciła, ponieważ z klubu odszedł Adrian Dąbrowski, a Piotr Goliasz nie mieści się już w przedziale wiekowym, który daje status młodzieżowca. Zdaniem trenera Kupca testowani pokazali się z dobrej strony. Dzisiaj takie dobre przetarcie, dobre pokazanie się. Ocenię, mówię, bardzo pozytywnie. Włodarze klubu wraz ze sztabem szkoleniowym na bieżąco skanują rynek transferowy w poszukiwaniu wartościowych graczy, którzy dla broni stanowiliby nie tylko uzupełnienie, ale przede wszystkim wzmocnienie. No, sytuacje są rozwojowe i tutaj ja mówię swoim zawodnikom, no jedni będą przyjeżdżali, drudzy będą wyjeżdżali, bo każdy szuka gdzieś tam optymalnego tego swojego rozwiązania, optymalnych jakichś tam najlepszych tych zawodników i też tak będzie u nas. No, w poniedziałek też ktoś się pojawi. Mamy tutaj pod obserwacją, mówię, dwóch zawodników, którzy dzisiaj grali. Też musimy podjąć decyzję, co dalej. Kolejny sparing Radomianie zagrają w najbliższy weekend. Ich rywalem będzie Legionowia Legionowo. Na ten moment nie znamy dokładnej daty rozegrania tego spotkania. Wiemy natomiast, że dla broni będzie to mecz wyjazdowy. Leclerc. Bonus Leclerc. Karta i aplikacja Bonus Leclerc. Wyjątkowe oferty, specjalne rabaty. Załóż kartę Leclerc i pobierz aplikację. Aktywuj kupony i kupuj taniej. Więcej korzyści już teraz z kartą i aplikacją Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. We wtorek w Radomiu możemy spodziewać się opadów i burzy. Na termometrze zobaczymy 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie wynosić 1010 hektopaskali. Biometr zapowiada się niekorzystnie. Z kolei w środę pogoda zapowiada się podobnie. Temperatura wzrośnie do 34 stopni Celsjusza. Ciśnienie i biometr pozostaną bez zmian. Czwartek również zapowiada się podobnie. Temperatura będzie wynosić 32 stopnie Celsjusza. Barometry wskażą 1012 hektopaskali. Biometr wciąż niekorzystny.